pani oficerze, oszczędzałem. I właśnie dlatego za chwilę przed państwem piosenka finansowa zatytułowana Za żaden nędzny grosz i wystąpi przed państwem jedna z naszych dzisiejszych niespodzianek, to znaczy Julia Kuzyka, uczennica, no już od dzisiaj, drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia księżny Anny z Sapiechów-Jabłonowskiej w Białymstoku, która wygrała zorganizowany w naszym studiu konkurs piosenki kabaretowej. Przed państwem Julia Kuzyka Za żaden nędzny grosz. Gorące brawa. Dowcip, za który kilka osób w Związku Radzieckim poszło do więzienia. Otóż towarzysz Breżniew postanowił w Moskwie zorganizować Światowy Kongres Fizyków. Zjechali się rzeczywiście fizycy z całego świata i towarzysz Breżniew postanowił wygłosić na tym kongresie mowę otwierającą. Mowę zaczął mniej więcej tak. Towarzysze fizycy, zebraliśmy was tutaj, ponieważ mamy do rozwiązania bardzo poważny problem. Na świecie istnieje za dużo stref czasowych, ponieważ w kongresie uczestniczyli również fizycy z Zachodu, to się odezwały takie głosy, a towarzyszu, pierwszy sekretarzu, to niemożliwe, wschody, zachody słońca, przypływy, odpływy, księżyc i tak dalej. Na co niezrażony towarzysz Breżniew powiedział, towarzysze, ja wiem, że jest to problem skomplikowany, ale my mamy z tym naprawdę olbrzymie trudności. Podam takie dwa przykłady. Na przykład dzwonię do Indiry Gandhi złożyć życzenia imieninowe, a tam już po imieninach. Albo drugi lepszy przykład, dzwonię złożyć kondolencje do Watykanu, a tam jeszcze zamachu nie było. Ponieważ było o fizykach,
latach, strefach czasowych wystąpi teraz przed Państwem Oskar Chlabicz w piosence Siódmy rok. Brawa! Thank you.
Wiesław Dymny napisał kiedyś taki tekst będący parodią przemówienia towarzysza Wiesława, czyli Władysława Gomułki. Nie jest to tekst bardzo długi, spróbuję go Państwu wygłosić, tylko przemówienia się wygłasza na stojąco, dlatego powinienem się do tego troszkę lepiej przygotować. Mam nadzieję, że to się uda. Co prawda nie potrafię mówić tak jak towarzysz Gomułka, ani tym bardziej, dziękuję serdecznie, ani tym bardziej tak śmiesznie jak Wiesław Dymny, ale zrobię co w mojej mocy. Rodacy i rodaczki, czworacy i czworaczki, dość tych kabaretów politycznych, tych kawałów abstrakcyjnych, tych sztuczek podejrzanych, tych absurdalnych kojarzeń i całego tego memłania. Weźmy przykład z Majewskiego. Ten nie memła, ale jak coś powie, to boki zrywać. Precz z fałszywą łudą sceniczną, pozostawiającą wiele do życzenia. Nie zaciemniajmy horyzontów myśli współczesnych. Na przykład Majewski. Nie zaciemnia. Zerwijmy z tym chwiejnym balansowaniem na krawędzi egzystencjalizmu i wegetarianizmu. Skończmy, skorygujmy i skonfrontujmy. Na przykład Majewski skończył, skorygował, a teraz konfrontuje. Nie oglądajmy się na różne prądy, prądziki, arabeski, frykasy i frytki. Na przykład Majewski, ten się nie ogląda. Wprowadza, wprowadza mechanizację do stajni i gdzie może. My też bierzmy z niego, wprowadźmy, zmechanizujmy, podnieśmy. Na przykład Majewski podniósł wydajność z 1 hektara i przeniósł ją na 2 hektar. My również podnieśmy, postawmy, niech se stoi.
Odrzućmy od siebie precz te sny o Tahiti, pełne wulgarnego erotyzmu i rozgrzanego do czerwoności dadaizmu. Sięgnijmy w głąb dnia codziennego. Na przykład Majewski sięgnął. Co tam namacał? Nie powiedział. Ale my wiemy, to skromny człowiek, z byle gównem nie wyskoczy. Dlatego to zwiążmy i przetnijmy, stwórzmy i zbóżmy i przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Na przykład Majewski przeszedł do historii, ale on tu jeszcze wróci. W PRL-u można było śpiewać piosenki po angielsku i właśnie taka wyjątkowa piosenka z repertuaru Andrzeja Zauki za chwilę przed Państwem. Piosenka nosi tytuł Georgia on my mind i proszę nie myśleć, że chodzi tu o stan USA. Chodzi tutaj z pewnością o Sowiecką Republikę Gruzji. Zaśpiewa ją druga nasza dzisiejsza niespodzianka, Christine Kelly, uczennica. No i właśnie nie jestem pewien, bo chyba ona już skończyła drugą klasę społecznego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II, więc jest już uczennicą trzeciej klasy, a jest między innymi laureatką konkursu piosenki walentynkowej. Przed Państwem Christine Kelly i Georgia on my mind. Gorące brawa. Thank you.
Ukrainy. Zapewne Państwo wiecie, że jednym z najważniejszych, a na pewno najhuczniej obchodzonych świąt w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był dzień 1 maja. I z tego właśnie powodu przeczytam teraz Państwu opowieść Krzysztofa Janickiego o tym właśnie majowym święcie. Krótka, ale nieszczęśliwa historia ruchu robotniczego, ruchu bezrobotniczego, ruchu jednostajnego, ruchu drogowego i kiosku ruchu. Zaczęło się wszystko, mój Boże, a nawet później, od pięknego internacjonalistycznego święta robotniczego, czyli od święta pierwszego, no tego, no i pierwszego Inka, nie, pierwszego Azteka, to znaczy, przepraszam, 1 maja. A było to tak. Do starożytnych plemion majowych przyjechali konkwistadorzy. I Francisco Pizarro, gdy ujrzał 1 maja, to powiedział: dzisiaj nic nie robimy, wyrżniemy ich jutro. A potem, gdy ujrzał 3 maja, jak ten czas leci, to się zdziwił, że oni już znają takie daty, a kobiety Majów stosują nawet kalendarzyk. Wtedy król Majów, proletariatta, zarządził zbiórkę w szeregu, który się ciągnął od 1 do 13 maja, którego ujrzał Pizarro w piątek. W ten pechowy sposób utworzył się pierwszy majowy pochód w historii. Od czasu, kiedy Majowie próbowali budować metro na Marsie, gdzie wpuścili się w kanał i przylecieli na Ziemię statkiem kosmicznym typu Marks, po drodze jednak ich Marks zboczył z toru i stracił łączność. Żeby nawiązać łączność, proletariatta wrzeszcza: łączcie się, łączcie się! I nie zważając na zboczenie Marksa, wylądowali na płaskowyżu, na którym były wyrysowane różne linie, które z daleka wyglądały jak znaki Majów, a po wylądowaniu okazało się, że to prawda napisana w języku klinowym, którego nikt wtedy jeszcze nie znał. Podówczas Majowie pisali bowiem przy pomocy dymów z ogniska, ale Pizarro wyczuł pismo nosem, i na drugi dzień zaczęli klinować. I jak już tak zdrowo przyklinowali, to wtedy wychodziły im hieroglify. I ze śmiechu ryli na skałach tak dziwaczne wizerunki, że nie wierzyli własnym oczom, co nazywali chorobą Denikena, która potem została przywleczona do Europy wraz z cholerą, dżumą, chossą i bessą. Dzieci Majów, urodzone na miesiąc przed terminem, nazywały się kwietniowe, i gdy Pizarro ujrzał 1 kwietnia, to pomyślał, że nie da się nabrać i był przekonany, że to maj. W tym błędzie tkwił do 1 czerwca, w którym przypadał dzień kwietnia. Majowie, jak się okazało, byli nietrudni do odróżnienia, ponieważ większość była bardzo leniwa i można ich było rozpoznać po czapkach, które nazywały się leninówki. To były ich hełmy kosmiczne z daszkiem, których nie chciało im się zdejmować, no chyba że padał grad, to wtedy znowu tracili łączność i próbowali się łączyć z tych leninek przez grad. Leningrad, znaczy dziś można powiedzieć Sankt Petersburg. Majowie mieli dużo złota, na który mówili majątek. Dzięki temu często mogli wyjeżdżać na majówki, podczas których majsterkowali w buszu albo popadali w biurokrację. Majątku strzegli wojownicy uzbrojeni we włócznie. Mieli taką jedną włócznię, która nazywała się Majher. Do dowódcy straży zwracali się per major, chyba że był smutny, wtedy minor, czyli saper. Majowie byli bardzo muzykalni i lubili śpiewać. Kiedy odbywało się wesele między Inkiem a Majem, znaczy między Inką a Majem, to śpiewali tradycyjną pieśń weselną Kalinka Maja. Najlepszym pieśniarzem Majów był Michael Jackson, którego pradziad nazywał się Majchrzak, co jasno wynikało z ich drzewa genealogicznego. Muzykalni Majowie często po nabożeństwach majowych wspólnie muzykowali, grając na instrumentach dętych, zwłaszcza fagotach i obojach, ale konkwistadorzy skonfiskowali im niemal wszystkie instrumenty, z których tylko jeden udało się Majom ukryć u czarownika. Jednak czarownik przyparty do muru wydał instrument, mówiąc: obój to jest nasz ostatni. Za tydzień pogadanka o hodowli zwierząt wśród Majów. Okazuje się bowiem, że ulubionym zwierzątkiem Maja była pszczółka. Szanowni Państwo,
Z tego komicznego fragmentu przejdziemy do fragmentu nieco smutniejszego. Znów piosenka tylko częściowo po angielsku, bo w tytule zatytułowana Mr. Blues i przed Państwem Małgorzata Gaca. Oklaski. No i dobrze, pajacu, i nie dzwoń do mnie więcej. Widząc to... No kocham cię, pajacu. Jak Państwo widzicie, i mnie reżyser potrafi czasem zaskoczyć. To, co się działo na scenie, przypomniało mi powiedzenie pewnego mojego znajomego aktora, który twierdzi, my jesteśmy artyści, nasze miejsce jest w bufecie. Rzeczywiście. Szanowni Państwo, ponieważ przed nami ostatnia piosenka dzisiejszego wieczoru, nie będę już Państwa katował żadnymi monologami, zresztą moja, jakżeby inaczej, czerwona teczka jest kompletnie pusta.
Ale na koniec ostatni dowcip, tym razem rdzennie polski, opowiadający o tym chwalebnym okresie z życia wodza rewolucji Włodzimierza Ilicza Lenina, kiedy to letniskował się w Poroninie i w pewnej szkole podstawowej na lekcji plastyki pani poprosiła dzieci, żeby namalowały właśnie jakieś rysunki związane z tym motywem Lenina odpoczywającego w Poroninie. No i dzieci malowały różniejsze rysunki, Lenin patrzący na Tatry, Lenin rozmawiający z góralem, Lenin odpoczywający na werandzie, a mały Jasio narysował taki las, w tym lesie namiot i z tego namiotu wystawały dwie pary nóg. Więc pani tak stanęła nad tym rysunkiem i mówi: Jasiu, ale co to jest? No, to jest towarzyszka Nadjeżdża Krupska, na niezorientowanych żonach. A to pewnie towarzysz Lenin. Nie, proszę pani, to jest towarzysz Feliks Dzierżyński. No a gdzie jest Lenin? No a Lenin w Poroninie. I teraz piosenka może nie o Poroninie, ale o innym bardzo ładnym mieście, to znaczy o Paryżu. To znaczy nie do końca o Paryżu, to się państwo sami zorientujecie. Przed państwem ponownie Anna Baczewska i Oskar Chlabicz w piosence C'est la vie. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż.
bytomością. Wyjdąc z mostu, knajpa kościół. I ten dół nie tknął. Zostaniesz tu, ile można tak żyć na palcach. Zostaniesz tu, po Thank you.